Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Po zakończeniu II wojny światowej największymi zakładami lotniczymi w Polsce były zakłady w Mielcu, gdzie produkowano m.in. samoloty myśliwskie LIM-1, LIM-2, a także cały szereg innych konstrukcji. Upadek systemu komunistycznego doprowadził do poważnych zmian gospodarczych, z którymi wiele polskich zakładów nie było się w stanie uporać. Problemy gospodarcze dotknęły także zakładów w Mielcu, które można by określić mianem państwowego molocha. W PRL Mielec produkował samoloty z myślą o odbiorcach w Związku Radzieckim i jego państwach satelickich. Po rozpadzie Związku Radzieckiego okazało się jednak, że nikt już nie potrzebuje produkowanych w długich seriach produkcyjnych samolotów An-2. Niewielkim zainteresowaniem cieszył się także skądinąd bardzo udany samolot rolniczy M-18 Dromader. Polacy doskonale zdawali sobie sprawę, że w niedalekiej przyszłości konieczne będzie sięgnięcie po inne konstrukcje. W lutym 1990 roku podpisana została umowa z firmą Piper Aircraft Corporation, na mocy której w polskich zakładach miała rozpocząć się produkcja PA-28 Warrior 2, PA-28 Archer 2, PA-28 Arrow, PA-28R Turbo Arrow, PA-28 Dakota i innych konstrukcji produkowanych przez Piper Aircraft Corporation. Spodziewano się, że samoloty produkowane w Mielcu będą sprzedawane odbiorcom, w tym także prywatnym przedsiębiorcom w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i Jugosławii. Jednakże produkcja nie została podjęta, a sytuacja gospodarcza w tych państwach również nie nastrajała zbyt pozytywnie. W kolejnych latach położenie zakładów w Mielcu zaczynało stawać się na tyle trudne, że konieczne okazało się szukanie jakiegoś rozwiązania. W 1998 roku rozpoczęło się postępowanie upadłościowe zakładów w Mielcu. Był to początek długiej drogi, która zakończyła się prywatyzacją zakładów i sprzedaniem ich w amerykańskie ręce w 2007 roku. W 2015 roku zakłady w Mielcu zostały przejęte przez amerykański koncern Lockheed Martin. W ciągu kolejnych 2 lat trwały przygotowania do rozpoczęcia w Mielcu produkcji śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk. Amerykanie przed rozpoczęciem produkcji byli zmuszeni do przeprowadzenia szkolenia personelu zatrudnionego w Mielcu, jak również dokonania wymiany znacznej części parku maszynowego, odziedziczonego jeszcze po czasach słusznie minionych. Śmigłowiec S-70i Black Hawk pod względem technologii produkcji przypominał nieco produkowany wcześniej w Mielcu samolot transportowy M-28 Bryza i Skytrak, a zatem opanowanie produkcji nie stanowiło poważniejszego problemu dla załogi zakładów. W pierwszej kolejności mieleckie zakłady rozpoczęły produkcję kabin przeznaczonych do amerykańskich śmigłowców UH-60M dostarczanych w ramach zamówienia złożonego przez US Army. Polacy dostarczali praktycznie kompletne kadłuby, którym brakowało tylko belki ogonowej oraz części przedniej. Gotowe elementy z Polski transportowano do Stratford, gdzie prowadzono montaż końcowy. Polskie zakłady miały początkowo zamówienie na 250 kabin, z czego do 2014 roku dostarczono około 100. Umowa została w pełni zrealizowana w 2017 roku. Jednocześnie produkowano także kabiny potrzebne do ukompletowania zamówienia złożonego na śmigłowce S-70i dla Turcji, gdzie maszyny te noszą oznaczenie T-70 Black Hawk. W miarę upływu czasu w Polsce zaczęto także produkować kompletne śmigłowce S-70i Black Hawk. Pierwszy egzemplarz zbudowany od podstaw w Polsce został ukończony 15 marca 2010 roku. Następnie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono jego oblot. Maszyna wzbiła się w powietrze 1 lipca 2010 roku, a później została ponownie przekazana do Polski, gdzie otrzymała numer Sierra Papa Yankee Victor Bravo. Drugi zbudowany w Polsce śmigłowiec został ukończony 15 listopada 2010 roku. Trzecia maszyna opuściła zakłady w Mielcu na początku 2011 roku. W tym czasie w Polsce zmontowano także czwarty śmigłowiec S-70i. 3 z 4 pierwszych śmigłowców zbudowanych w Mielcu zostały następnie sprzedane do Arabii Saudyjskiej.
Maszyny po sprawdzeniu i oblataniu w Stanach Zjednoczonych zostały ponownie dostarczone do Mielca, skąd skierowano je na lotnisko Rzeszów-Jasionka, gdzie śmigłowce załadowano na pokład samolotu transportowego AN-124, a następnie przewieziono do odbiorcy. Początkowo oblotami śmigłowców produkowanych w Polsce zajmowali się Amerykanie. Pilotem, który sprawdzał zbudowane w Polsce maszyny, był Mike Skaggs, zatrudniony przez firmę Sikorsky. Dopiero później do realizacji podobnych zadań został włączony polski pilot Leszek Pawuła, zatrudniony w zakładach PZL. Następnymi śmigłowcami zbudowanymi w Polsce było 12 egzemplarzy S-70i, które zostały zamówione przez Ministerstwo Obrony Brunei. Już podczas realizowania wspomnianego zamówienia okazało się, że Brunei odebrało jednak 13 maszyn. Polacy budowali także śmigłowce przeznaczone dla policji meksykańskiej, a także maszynę, która trafiła do ośrodka szkoleniowego firmy Sikorsky. Dostawy maszyn przeznaczonych na eksport trwały dość długo, ale śmigłowce S-70i produkowane w Polsce miały trafić także w polskie ręce. Dwa pierwsze śmigłowce zostały zakupione przez polską policję i zostały one dostarczone w listopadzie 2018 roku. Maszyny te nie były przesadnie nowe, ponieważ zbudowano je już w 2014 roku. Były to śmigłowce z numerami 0036 i 0045. Pierwszy z nich nosił cywilną rejestrację Sierra Papa Yankee Victor Alpha, natomiast drugi miał numery Sierra Papa Yankee Victor Charlie. Kolejna maszyna została przekazana policji pod koniec 2018 roku. Natomiast pierwsze śmigłowce S-70i Black Hawk zaczęto dostarczać do 7 Eskadry Działań Specjalnych w Powidzu w 2019 roku, gdy wojsko odebrało 4 śmigłowce. Były to maszyny z numerami 1301, 1302, 1303 oraz 1304. Podstawowym użytkownikiem S-70i w Polsce pozostaje jednak lotnictwo policji, które operuje z 6 baz na terenie całego kraju. Najważniejszą z nich pozostaje lotnisko Warszawa-Babice. Poza Babicami można wspomnieć jeszcze o lotnisku Lublinek w Łodzi, krakowskich Czyżynach, poznańskiej Ławicy, Dąbiu w Szczecinie i wrocławskich Starachowicach. Lotnictwo policyjne realizuje różne zadania, jednakże główny obszar jego zainteresowania stanowi zabezpieczenie potrzeb transportowych policyjnych jednostek kontrterrorystycznych, w tym głównie jednostki BOA. Śmigłowce policyjne realizują także transport osób zatrzymanych i deportowanych, oficerów policji w trakcie ich działań służbowych na terenie Polski i Unii Europejskiej, zapewniają szybki transport różnych grup operacyjno-dochodzeniowych, wreszcie prowadzą działania w ramach klęsk żywiołowych i walki z ich skutkami. Oprócz tego policja wykorzystuje swoje śmigłowce także do realizowania rozpoznania i obserwacji. Między innymi z tego względu policyjne śmigłowce są przystosowane do prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem termowizji oraz transmisji obrazu telewizyjnego. Śmigłowce S-70i wykorzystywane przez polską policję były używane chociażby do poszukiwania upraw maku, konopi indyjskich oraz innych roślin wykorzystywanych do produkcji substancji psychoaktywnych. Generalnie omówienie zadań lotnictwa policji to może nie dzisiaj i nie tutaj, bo mógłbym jeszcze długo opowiadać o tym, że śmigłowce mają uczestniczyć w poszukiwaniach chociażby zaginionych osób i cennego mienia i tak dalej, ale dwa słowa na temat samego wyposażenia policyjnych Black Hawków. Otóż generalnie lotnictwo policji oprócz Black Hawków jeszcze do niedawna korzystało z kompletnie przestarzałych poradzieckich śmigłowców i tutaj możemy wymienić zarówno Mi-2, jak również W-3 Sokół, natomiast największą rolę odgrywały w tym lotnictwie policyjnym śmigłowce Mi-8, które pochodziły z parku maszynowego 103. Samodzielnego Pułku Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pułk wywodzi się z kolei w prostej linii od 103. Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Łącznikowego sformowanej w 1944 roku w Grigorjewskoje na terenie Związku Radzieckiego. W latach 90. wraz z rozwiązaniem jednostek nadwiślańskich MSW zaszły pewne zmiany organizacyjne, ale generalnie sprzęt był bardzo zużyty i jego zastąpienie nowymi śmigłowcami było koniecznością.
Polskie władze bardzo śpieszyły się z wprowadzeniem nowych maszyn do służby w policji, dlatego też uznano, że ostatecznie nie dojdzie do wprowadzenia na ich wyposażenie reflektorów Spectrolab SX16 Night Sun oraz południowoafrykańskich stacji optoelektronicznych Irenco Electronics, co wynikało po pierwsze z dość krótkiej kołderki finansowej, a z drugiej strony także z tego, że na dostawy wspomnianych komponentów czy wspomnianego wyposażenia trzeba by dość długo czekać, a na to po prostu nie było czasu. Wprowadzenie śmigłowców zbiegało się bowiem z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, no więc nadarzała się okazja do zrobienia wielkiej fety. W kontekście policyjnych śmigłowców można też wspomnieć o tym słynnym już wypadku, gdy pilot policyjnego śmigłowca uszkodził linię energetyczną podczas pikniku patriotycznego. Pojawiają się także głosy, zgodnie z którymi piloci śmigłowców policyjnych często generują spore problemy z Black Hawkami, gdyż piloci mają nie przestrzegać zaleceń dotyczących eksploatacji silników. Jednym słowem, do pilotów latających w lotnictwie policji można by wzorem Grzesia z Czterech Pancernych, kiedy ten rozmawiał z kapralem podchorążym Magneto, zwrócić się słowami: ostrowasi latają. Do doniesień na temat tego ostrego latania podchodzić jednak trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ były one formułowane w okresie, nazwijmy to, burzy i naporu, czyli na krótko przed wyborami parlamentarnymi. Możliwe więc, że pewne wydarzenia były nadinterpretowane albo wyolbrzymione, natomiast fakt uszkodzenia linii energetycznej przez śmigłowiec S-70i wykorzystywany przez polską policję i prowadzenie w tej sprawie dochodzenia przez prokuraturę i Komisję Badania Wypadków Lotniczych są niezaprzeczalnymi faktami. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że pilot śmigłowca poniósł odpowiedzialność finansową. S-70i w Polsce to jednak nie tylko policja, której wielu nie lubi, bo ta daje mandaty za przekroczenie prędkości na przykład. Jak do tej pory, śmigłowce S-70i są wykorzystywane tylko przez jedną jednostkę wojskową, a mianowicie 7. Eskadrę Działań Specjalnych. Jednostka ta podlega operacyjnie dowództwu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, która stacjonuje po sąsiedzku z 14. Eskadrą Lotnictwa Transportowego, wykorzystującą M-28 i C-130E Hercules. 7. Eskadra została utworzona w 2011 roku i od tego momentu jej podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie działań prowadzonych przez jednostkę wojskową GROM oraz jednostkę wojskową komandosów z Lublińca. Zadaniem eskadry jest głównie przerzucanie pododdziału na miejsce działania, a następnie zabezpieczenie ewakuacji, np. z obcego terytorium. Od pewnego czasu jednostki tego typu, występujące w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, otrzymują także maszyny Skywarden, które mają realizować zadania bezpośredniego wsparcia ogniowego grup szturmowych czy grup specjalnych na polu walki. Problem polega na tym, że Polacy mogliby w teorii rozpocząć produkcję równorzędnych maszyn w kraju, ale jak do tej pory nikt takiego zapotrzebowania nie widzi. Wracajmy jednak do 7. Eskadry. Początkowo jej wyposażenie stanowiły śmigłowce Mi-17, które były już znacznie zużyte i nie nadawały się do zrealizowania pełnego zakresu działań powierzonych tej jednostce. W tych warunkach w grudniu 2019 roku do eskadry zaczęto dostarczać śmigłowce S-70i Black Hawk, które w polskiej służbie otrzymały numerację wojskową od 1301 do 1304. Śmigłowce zostały dostarczone w wojsku w odmianie cywilnej. Maszyny są więc pozbawione stacji radiolokacyjnej i stacji optoelektronicznej, nie mają wyspecjalizowanego systemu nawigacyjnego, brakuje im także namiernika radiostacji ratowniczych, a także wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia walki elektronicznej. Oficjalnie nic nie wiadomo na temat zamontowania dodatkowego wyposażenia na śmigłowcach S-70i Black Hawk przekazanych wojsku, ale zdaniem niektórych specjalistów takie elementy miały zostać zamontowane w toku eksploatacji. Nie będę mówił skąd, ale gdzieś mi się tam obiło o uszy, że nie jest aż tak różowo, że wszystkie śmigłowce wszystko mają, ale też nie można powiedzieć, że są gołe i wesołe. Pozdrowienia dla osób wiadomych.
W teorii śmigłowce wykorzystywane przez 7. Eskadrę mają być także przeznaczone do realizacji misji poszukiwawczo-ratowniczych. Tutaj zazwyczaj wymieniane są poszukiwania zestrzelonych pilotów tudzież załóg statków powietrznych, ale nie tylko. Śmigłowce regularnie wykorzystywane są także podczas szkolenia spadochronowego żołnierzy jednostek wojsk specjalnych. W 7. eskadrze warto wspomnieć chociażby o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie o tym, że personel eskadry przeszedł specjalistyczne szkolenie z Amerykanami w Halbert Field na Florydzie, jak również na terenie Czech, gdzie piloci trenowali m.in. loty w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu personel eskadry jest przeszkolony do lotów w każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo personel eskadry jest szkolony także wspólnie z żołnierzami z jednostki komandosów w Lublińcu. Pozdrowienia dla nich. I teraz zupełnie otwarcie. Jeśli śmigłowce S-70i wykorzystywane przez 7. eskadrę posiadają wszystkie wymienione elementy wyposażenia, to są to pełnowartościowe wiropłaty przeznaczone do prowadzenia działań specjalnych. Natomiast brak tych elementów wyposażenia sprawia, że jest to fajnie wyglądająca i droga, ale jednak wciąż zabawka. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że nastąpi złożenie kolejnych zamówień na śmigłowce S-70i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym kontekście mówiło się chociażby o planach zakupienia śmigłowców tego typu dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jednakże jak wiemy, ostatecznie dokonano zakupu innych maszyn dla tej jednostki. Pomimo tego w listopadzie 2023 roku do Wojska Polskiego trafiły jeszcze dwa śmigłowce, które zamówiono w grudniu 2021 roku. Jednakże nie jestem do końca pewien, czy wspomniane maszyny przekazano do 7. eskadry, dlatego też nie zamierzam tutaj takich sugestii rzucać. Mówi się natomiast bardzo dużo na temat tego, że maszyny te trafiły w ręce polskich wojsk specjalnych i na tym w tym momencie poprzestańmy. Reasumując, o tym, jakie zadania wykonywane są z użyciem śmigłowców S-70i w Polsce, póki co nie wiemy zbyt wiele, ponieważ trafiły one albo do lotnictwa policji, które nie wykonuje misji bojowych, albo do lotnictwa wykorzystywanego do zabezpieczenia działań wojsk specjalnych, które ze swej natury nie opowiadają zbyt dużo na temat tego, czym się zajmują i na tym polega ich rola. Co więcej, śmigłowce Sikorski S-70 i Black Hawk w polskim lotnictwie są dosyć rzadkimi takami. Tak czy inaczej, coś więcej będzie można powiedzieć o ich wykorzystaniu, o tym, czy się sprawdziły, czy nie, za kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat, bo zasadniczo dokumenty wojskowe są ujawniane po mniej więcej 30 latach od wytworzenia. Natomiast ze swojej strony mogę tylko dodać, że w 2020, 2021 i jeszcze w 2022 roku wielokrotnie widziałem nad moją miejscowością przeloty maszyn, które latały w parze i były to śmigłowce S-70. Raczej nie były to maszyny policyjne. Swoją drogą Black Hawki robią duże wrażenie w locie, chociaż nie można tego porównać z CH-47. Pozostaje żałować, że nie ma ich więcej, ale z drugiej strony śmigłowce, które docelowo trafiły do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, to też bardzo fajne maszyny i myślę, że trzeba dać im duży kredyt zaufania, bo są tego warte. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!